Za nami 23. kolejka drugiej ligi, w której kilku faworytów mocno zawiodło i nie wykorzystało atutu własnego boiska. Mimo to nie zabrakło emocji i niespodzianek. Na początek tradycyjnie rozkład gier kolejki. Interesująco zapowiadały się mecze w Olsztynie, Kaliszu, Grudziądzu czy Krakowie. Zapraszamy na magazyn drugiej ligi. Drugoligowcy wciąż odrabiają zaległości z rundy jesiennej. W ubiegłym tygodniu udało się rozegrać dwa spotkania. Były o tyle ważne, że mogły dać nadzieję zespołom walczącym o utrzymanie, że jeszcze nie wszystko stracone. Najpierw ostatnia w tabeli Sandecja podjęła Radunię Stężyca. Oto bramki z tego meczu padły w drugiej części spotkania. W 55. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Matej Mrsić. Niepewnie interweniował bramkarz Sandecji, a Tomasz Dejewski z bliska wbił piłkę głową do bramki i Radunia objęła prowadzenie. Gospodarze nie rezygnowali i 20 minut później w podobny sposób, też po zagraniu z rzutu rożnego i błędzie golkipera, wyrównał Radosław Gołębiowski. Sądeczanie walczyli do końca. W trzeciej minucie doliczonego czasu mieli kolejny korner. Dośrodkował Gołębiowski, a ogromną radość drużynie i kibicom dał Michał Rutkowski. Sandecja wygrała 2-1. W drugim zaległym spotkaniu przedostatnia w tabeli Olimpia Grudziądz gościła imienniczkę z Elbląga. Tu strzelanie goli zaczęło się bardzo szybko. W piątej minucie po akcji lewą stroną Kaspra Richtera i podaniu z bliska trafił Szymon Krocz. 20 minut później gospodarze zaatakowali tym razem drugą stroną. Podawał Krocz, a na 2-0 trafił Kacper Cichoń. Nieco ponad kwadrans przed końcem spotkania na indywidualną akcję zdecydował się Richert. Dostał piłkę jeszcze na własnej połowie, przebiegł kilkadziesiąt metrów, Łukasz Sarnowski nie mógł go dogonić, a pomocnik Olimpii przypieczętował wygraną. Przechodzimy do wydarzeń 23. kolejki. W Kaliszu wicelider gościł rezerwę ŁKS-u. KKS tydzień temu rozczarował i tylko zremisował z zespołem broniącym się przed degradacją. Łodzianie wygrali i do strefy spadkowej strącili 100 mil. Początek spotkania należał do gospodarzy. Zdobyli przewagę i w 14. minucie wyprowadzili kontratak. Mateusz Wysokiński zagrał do Mateusza Żebrowskiego, który strzelił z linii pola karnego i trafił w poprzeczkę. Szybko odpowiedział ŁKS. Jan Kuźma wbiegł w pole karne, nabrał na zwód Nestora Gordio, uderzył, piłka odbiła się od słupka, dobił Stipe Juric, ale w końcu do siatki i tak trafił Kuźma. 1-0 dla ŁKS-u. Stracona bramka podziałała na Kaliszan. W 27. minucie w pole karne wbiegł Hubert Sobol i po starciu z Maciejem Śliwą upadł, a sędzia podyktował rzut karny. Faulowany wziął piłkę, ustawił na 11. metrze i strzelił 16. bramkę w sezonie. KKS chciał pójść za ciosem. Kilka minut po bramce dośrodkował Adam Dębiński, mocno głową strzelił Jakub Staszak, ale obok bramki. W 37. minucie po zbyt krótkim wybiciu piłkę przejął Gordio, od razu zagrał w pole karne, a najskuteczniejszy strzelec ligi po raz 17 w tym sezonie cieszył się z gola. Goście nie poddali się i po zmianie stron byli blisko wyrównania. Adam Marcinak zagrał na prawą stronę, Mateusz Bąkowicz wstrzelił piłkę w pole karne i po interwencji Adriana Cierpki od samobójczej bramki KKS uratowała poprzeczka, a dobitkę Śliwy obrońcy wybili na rzut rożny. 3 minuty później zrewanżował się KKS. Zaczęło się od podania z rzutu wolnego Dębińskiego i to pomocnik Kaliszan zakończył akcję strzałem, po którym Tomasz Kucharski musiał wykazać się umiejętnościami. Gospodarze chcieli przypieczętować wygraną i po rzucie rożnym piłkę strącił Sobol, a Gordio z bliska nie trafił w bramkę. W 71. minucie po rzucie wolnym Jowina Radzińskiego zza pola karnego strzelił Juja Kamon i tym razem Maciej Krakowiak popisał się refleksem, a piłka odbiła się jeszcze od słupka. Kwadrans przed końcem, po wyrzucie z autu powstało zamieszanie pod bramką KKS-u. Strzał Marciniaka został zablokowany, podanie Łukasza Dynela i po miękkiej wrzutce Kamona z bliska trafił Alan Siwek. Obie drużyny nie rezygnowały z trzech punktów, ale bliżej był KKS, gdy po akcji rezerwowego Filipa Szewczyka
podwojenie słupka z poprzeczką trafił Wysokiński. Mecz zakończył się jednak remisem. W Bytomiu spotkały się drużyny, które są zamieszane w walkę o utrzymanie, ale ostatnio prezentują niezłą formę. Zwłaszcza Polonia Bytom, która nie przegrała od 5 spotkań. GKS Jastrzębie wiosnę zaczął od remisu i wygranej. Pierwsza okazja to 9 minuta i akcja gospodarzy. Z prawej strony dośrodkował Patryk Romanowski, Kamil Wojtyra uderzył głową, ale bramkarz złapał. Za chwilę Tomasz Gajda poradził sobie z rywalem, strzelił zza pola karnego, minimalnie obok bramki. GKS nie zamierzał się tylko bronić i po akcji prawą stroną zagrał Joao Gilerme. Z bliska główkował Michał Bednarski, jednak sprzed linii piłkę wybił Maksymilian Cichocki. Spotkanie się wyrównało, a na kolejną okazję trzeba było czekać do 39 minuty. Błąd popełnił Karol Szymkowiak, który podał prosto pod nogi Bednarskiego, ale pierwszy strzał zablokował obrońca, a powtórkę odbił bramkarz. To jednak Polonia miała najlepszą okazję. W 43 minucie dośrodkował Gajda, głową mocno strzelił Wojtyra, a GKS uratował słupek. Jeszcze przed przerwą akcja drugą stroną, podanie Filipa Żagla i tym razem niepilnowany Wojtyra fatalnie przestrzelił. Po zmianie stron atakowała Polonia, jednak długo nie stwarzała większego zagrożenia. W 71 minucie rezerwowy Sebastian Steblecki świetnie zagrał do Wojtyry. Ten uderzył z około 18 metrów, ale Grzegorz Drazik bez problemów złapał piłkę. Kwadrans przed końcem, okazja dla GKS-u. Goście przejęli piłkę, Bednarski zagrał do Farida Alego, a ten strzelił w bramkarza. W 80 minucie Steblecki wbiegł w pole karne, minął dwóch rywali i strzelił prosto w Drazika. W efekcie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Po odrobieniu zaległości ostatnia w tabeli Sandecja stanęła przed szansą, by zbliżyć się do bezpiecznego miejsca. Zadanie było trudne, bo gościła Pogoń Siedlce, czyli kandydata do awansu. Przez niemal pół godziny niewiele było dogodnych sytuacji. Ostatni kwadrans pierwszej połowy wynagrodził kibicom czekanie. W 30 minucie Piotr Pyrdoł dostał piłkę na lewej stronie, poradził sobie z dwoma rywalami i uderzył, ale Martin Polaczek odbił strzał. 7 minut później ten sam zawodnik znów przechytrzył obrońców, jednak tym razem Tomasz Kołbon go sfaulował i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie pod poprzeczkę strzelił Cezary Demianiuk i Pogoń prowadziła. W 43 minucie szybka akcja Pogoni. Kamil Sobczak mógł zażegnać niebezpieczeństwo, ale zagrał pod nogi Lukasa Hrinczara. Ten szybko odegrał do Huberta Derlatki. Po chwili piłka trafiła do Demianiuka, który wyłożył ją Tomaszowi Walczakowi i było 2-0. Dwie szybko stracone bramki wcale nie załamały gospodarzy. Zaledwie 60 sekund później Petr Buchta posłał długie podanie. Rafał Wolsztyński zgrał sprzed linii końcowej, a Sobczak zrehabilitował się za błąd przy drugiej bramce i trafił na 1-2. Tuż po zmianie stron Sandecja miała rzut rożny. Po dośrodkowaniu na bliższy słupek świetnie główkował Wolsztyński i straty zostały odrobione. Strzelec gola stanął przed okazją, by pójść za ciosem. W polu karnym przyjął długie podanie, ograł Pyrdoła, ale strzał z ostrego kąta złapał Jakub Burek. Sandecja atakowała, Pogoń też miała okazję, ale sytuacja zmieniła się na kwadrans przed końcem. Wtedy Jakub Senior zagrał długą piłkę, Demianiuk uciekł w Buchcie i byłby sam na sam, gdyby nie to, że czeski obrońca go powalił. Sędzia od razu wyciągnął czerwoną kartkę. Pogoń miała rzut wolny tuż sprzed pola karnego. Mateusz Majewski spróbował zaskoczyć strzałem po ziemi, ale Polaczek tego się spodziewał i złapał piłkę. Goście chcieli wykorzystać grę w przewadze. W 83 minucie po wyrzucie z autu i zamieszaniu w polu karnym sędzia dopatrzył się zagrania ręką przez Mikołaja Kwietniewskiego i podyktował rzut karny. Demianiuk po raz drugi wykorzystał okazję i zapewnił Pogoni wygraną. Hutnik walczy o awans do pierwszej ligi, a Wisła Puławy broni się przed spadkiem. Wiosną te drużyny jak na razie zremisowały dwa mecze. Faworytem z racji atutu własnego boiska wydawali się Krakowianie. Tymczasem gościom wystarczyło 78 sekund, by objąć prowadzenie. Daniel Hojo-Kowalski popełnił fatalny błąd i podał piłkę pod nogi Manuela Garcia, który wbiegł w pole karne i pokonał Doriana Frontczaka. Gospodarze od razu próbowali odrobić straty, ale nie potrafili poradzić sobie z obroną rywali. Dopiero w 28 minucie było groźnie pod bramką Wisły. Na strzał zdecydował się Patryk Kielisz i gościu uratowała poprzeczka.
10 minut później akcja prawą stroną Krystiana Lelka, który wypatrzył Krzysztofa Świątka i tym razem Puławian od straty gola uchronił słupek. Po zmianie stron nadal przeważał Hutnik. W 56 minucie indywidualną akcją popisał się Jakub Marcinkowski i strzelił, jednak skończyło się na rzucie rożnym. Po dośrodkowaniu dobrze ustawiony Marcin Wróbel uderzył precyzyjnie głową i Paweł Łakota nie zdążył z interwencją. 1-1 i gospodarze uwierzyli, że ten mecz można wygrać. W 66 minucie piłkę dostał Lelek, poradził sobie z obrońcą, ale znów strzał został podbity i był tylko rzut rożny. 5 minut później z rzutu wolnego podał Marcinkowski, jednak strzał Igora Tarasowca złapał Łakota. Jeszcze w doliczonym czasie po rzucie wolnym głową uderzył Krzysztof Świątek, ale za lekko. W efekcie Hutnik i Wisła po raz trzeci wiosną zremisowały 1-1. W Olsztynie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą trenera Bartosza Tarakulskiego i obiecywany przez szkoleniowca marsz 100 milów w górę tabeli. Stal Stalowa Wola nie zapowiada, tylko po prostu maszeruje i jest niepokonana od 4 spotkań. Początek meczu był obiecujący dla gospodarzy. Już w 3 minucie akcja prawą stroną i po podaniu uderzył Michał Karlikowski, ale trafił tylko w słupek. Stal potwierdziła, że jest w formie. W 14 minucie z rzutu wolnego celnie uderzył Jakub Kowalski, tyle że tam, gdzie stał Miłosz Garstkiewicz. Kolejną dogodną sytuację też stworzyli goście. Po długim zagraniu Sebastian Struzik wyłożył piłkę Patrykowi Zausze, ale bramkarz Stomilu świetnie się spisał. W 28 minucie gospodarze mieli świetną okazję. Rzut wolny z około 18 metrów na wprost bramki. Karol Żwir strzelił mocno, jednak też bardzo niecelnie. Przed przerwą jeszcze zaatakowała Stal. Sprzed pola karnego uderzył Kowalski, ale znów prosto w ręce Garstkiewicza. Po zmianie stron przeważał Stomil, jednak nie potrafił poważnie zagrozić bramce. Dopiero w 82 minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego głową strzelił Bartosz Walencik, tyle że niecelnie. Lepiej podobny stały fragment wykorzystali goście. Do wysokiego podania Oliwiera Sukiennickiego wyskoczył Jakub Banach, piłka zatoczyła łuk i wpadła do bramki. 1-0 dla Stali. Stomil nie potrafił zareagować i nadal nie wygrał w 2024 roku. Kiedy do lidera przyjeżdża zespół, który w 5 spotkaniach zdobył zaledwie 2 punkty, nie jest trudno wskazać faworyta. Choć w drugiej lidze wszystko jest możliwe. Od pierwszych minut Kotwica próbowała wywiązać się z roli faworyta. Najpierw po dobrej akcji Leona Krekowicza i Tafary Madembo zza pola karnego strzelił Michał Cywiński i Jakub Rajczykowski musiał wykazać się refleksem. W 21 minucie piłkę wymienili Krekowicz i Cywiński. Polak zagrał do Jonatana Juniora, ale ten w świetnej okazji nie trafił nawet w piłkę. Skranie zamierzała się jednak tylko bronić. 10 minut przed końcem pierwszej połowy akcję wyprowadził Jakub Niedbała. Podał do Mateusza Winciersza, który zagrał wzdłuż bramki, a Cezary Polak zaliczył samobójcze trafienie. Jeszcze przed przerwą Kotwica miała okazję do wyrównania. Zza pola karnego strzelił Krekowicz, ale Rajczykowski pewnie złapał. Po zmianie stron gospodarze od razu zaatakowali. W 47 minucie w znakomitej sytuacji Junior po podaniu Madembo mocno przestrzelił z około 10 metrów. W odpowiedzi Oliwier Wypart dośrodkował. Niedbała wbiegł na bliższy słupek i uderzył, ale świetnie zareagował Marek Kozioł. Kotwica nadal naciskała. Zza pola karnego strzelił Madembo, ale Skrę uratowała poprzeczka. A za chwilę poprawił Cywiński i Rajczykowski obronił. W 65 minucie Madembo zagrał do Petrowicza, ten wyłożył piłkę Juniorowi, ale strzał Brazylijczyka był za słaby i bramkarz Skry znów był górą. Kolejna okazja to rzut rożny. Z bliska strzelił Piotr Witasik, jednak Rajczykowski skrócił kąt i odbił piłkę. Piłkarze Kotwicy marnowali sytuację za sytuacją. Kwadrans przed końcem Olaf Nowak świetnie podał do Krekowicza, który był sam przed bramkarzem. Pierwszy strzał Rajczykowski obronił, a dobitka była wyjątkowo nieudana. W 82 minucie po rzucie rożnym z linii pola karnego strzelił Nowak, ale piłkę wybił sprzed bramki obrońca. Kotwica nie była w stanie w niedzielę pokonać bramkarza i przegrała pierwszy raz w tym roku. Rezerwy Lecha w 4 poprzednich meczach zdobyły 10 punktów i znalazły się w strefie barażowej. Tym razem gościły Radunię, która w tym samym czasie 3 razy przegrała i raz zremisowała. Znów faworyt wydawał się znany. Choć gospodarze częściej byli przy piłce, to pierwsi bramce zagrozili goście. Po rzucie wolnym głową niecelnie uderzył Roko Kurtowicz. Także ze stałego fragmentu chciał odpowiedzieć Lech. Z ponad 30 metrów strzelił Karol Kalata, ale nad bramką.
W 23 minucie juniorski błąd popełnił Bartosz Tomaszewski, zbyt lekko zagrał do bramkarza. Mateusz Kuzimski przejął piłkę i celnym strzałem wykorzystał okazję. 1-0 dla Raduni. Kolejny błąd, tym razem bramkarzowi Lecha, przydarzył się przed przerwą. Mateusz Pruchniewski podał pod nogi Kuzimskiego, ale tym razem najskuteczniejszy napastnik Raduni zmarnował świetną sytuację. Na drugą połowę Lechici wyszli zmotywowani i już po niespełna 100 sekundach akcja Szymona Pawłowskiego. Przewrotką strzelił Norbert Pacławski, ale Kacper Tułowiecki nie dał się zaskoczyć. Radunia zrewanżowała się rzutem rożnym, po którym piłka trafiła przed pole karne, strzelił Wojciech Zieliński, jednak nad bramką. W 64 minucie dwa razy umiejętnościami popisał się Pruchniewski, gdy obronił uderzenia Huberta z Woźnego. I Jonatana Strausa. Goście byli coraz bliżej drugiego gola. W 75 minucie po kolejnym rzucie rożnym z linii pola karnego strzelił Wojciech Słomka, ale Pruchniewski obronił. Mnóstwo emocji zapewnili piłkarze w końcówce. Najpierw po centrostrzale Maksymiliana Dziuby piłka spadła na poprzeczkę. W doliczonym czasie Paweł Czajkowski sfaulował w polu karnym Maksyma Pietrzaka i sędzia podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł doświadczony Pawłowski i strzelił na 1-1. To jeszcze nie był koniec emocji. W 5 minucie doliczonego czasu w polu karnym Lecha Patryk Olejnik kopnął Michała Biskupa i był kolejny rzut karny. Strzał napastnika Raduni obronił Pruchniewski, ale z dobitką już sobie nie poradził i goście wywieźli z Wronek 3 punkty. W Grudziądzu przedostatnia w tabeli Olimpia gościła zespół z czołówki Chojniczankę. Gospodarze dobrze rozpoczęli wiosnę, zdobyli 5 punktów w 3 meczach i liczyli, że zrobią kolejny krok w kierunku utrzymania. W 10 minucie po dośrodkowaniu Jarosława Jampola przed świetną szansą stanął Kacper Rychert, ale obrońca zdążył zablokować strzał. Za chwilę po drugiej stronie Marcin Kozina ograł obrońcę, wyłożył piłkę Wojciechowi Szumilasowi, jednak ten przestrzelił. W 29 minucie pomocnik Chojniczanki dośrodkował, po drugiej stronie Jakub Goliński zgrał do Koziny, który trafił na 1-0. Bardzo szybko powinno być 1-1. Lewą stroną zaatakował Iwan Ciupa, podał w pole karne, piłka spadła pod nogi niepilnowanego Richtera, który z bliska nie pokonał Damiana Primela, a dobitkę Rafała Kobrynia zatrzymał obrońca. Niewiele też zabrakło, by po podaniu Damiana Nowackiego i zgraniu w pole karne z bliska podwyższył Walerii Szabala, ale Kacper Górski znakomicie obronił. W drugiej połowie bardzo długo nie było bramkowych okazji. Dopiero w doliczonym czasie po dośrodkowaniu Ciupy głową strzelił Szymon Krocz, jednak piłka przeleciała nad Primelem, ale trafiła w poprzeczkę. Jeszcze indywidualną akcją popisał się Grzegorz Glapka, ale ten strzał przy bliższym słupku odbił bramkarz i Olimpia pierwszy raz w tym roku przegrała. Druga Olimpia, ta z Elbląga, u siebie rzadko traci punkty, a rezerwy Zagłębia jeszcze w tym roku nie wygrały. Zanosiło się więc na zwycięstwo gospodarzy. W pierwszej połowie obie drużyny skupiły się na obronie i sytuacji nie było zbyt wiele. W 19 minucie akcja prawą stroną. Piłka trafiła do Macieja Spychały, ale ten strzelił nad bramką. Zaatakowało też Zagłębie. Patryk Kusztal poradził sobie na lewej stronie z rywalem, strzelił w obrońcę, a piłka wróciła do Rafała Adamskiego i ten też nie trafił w bramkę. Tuż przed przerwą goście jeszcze raz spróbowali zdobyć gola. Adamski zagrał do Cypriana Popielca, który minął rywala i popisał się pięknym strzałem. 1-0 dla Zagłębia. Po przerwie Olimpia szybko wzięła się do odrabiania strat. W 50 minucie sędzia podyktował jedenastkę, zapchnięcie w polu karnym Dawida Danielczyka. Rzut karny pewnie wykorzystał Adam Żak i było 1-1. I znów długo trzeba było czekać na kolejne okazje. W 73 minucie kontratak gości. Kusztal świetnie zagrał do Pawła Kruszelnickiego, ten strzelił, ale Olimpię uratował słupek. W 81 minucie Kamil Bartoś popisał się długim i dokładnym podaniem. Jeden z zawodników gospodarzy zgrał piłkę, Michał Kuczałek strzelił, a Szymon Wajrauch obronił. W doliczonym czasie Zagłębie miało rzut rożny. Po dośrodkowaniu obrońca wybił piłkę pod nogi Mateusza Kizymy, który przyjął i przymierzył prosto w okienko bramki, zapewniając gościom pierwszą wygraną w tym roku. Oto wyniki spotkań 23. kolejki drugiej ligi.
Trzecia pogoń Siedlce wykorzystała potknięcie kotwicy i KKS-u i odrobiła część strat. Do czołowej szóstki wróciła Chojniczanka i awansowała Stal, a wypadły Hutnik i ŁKS. Zespołów z dołu tabeli wygrała tylko Skra. W strefie spadkowej bez zmian wciąż są te same cztery drużyny. Wisła, Stomil, Olimpia Grudziądz i Sandecja. W klasyfikacji Króla Strzelców Hubert Sobol oderwał się od czołówki i ma już 17 goli. Do Jonathana Juniora z Kotwicy dołączył Mateusz Kuzimski z Raduni. Obaj mają po 13 trafień. W 24 serii najciekawiej zapowiadają się mecze Stali Stalowa Wola z KKS-em Kalisz, a także mecz Pogoni Siedlce z Polnią Bytą i mecz na dole tabeli Wisły Puławy z Sandecją Nowy Sącz. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!